Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj takie podsumowanie tego wszystkiego, co tutaj miało miejsce po tym całym gradobiciu. Udało nam się troszeczkę jeszcze od innych ludzi tutaj też materiałów nazbierać, jak to tutaj wszystko wygląda na ten moment. No, naprawdę będzie bardzo, bardzo dużo pracy tutaj u wszystkich ludzi. Szkody są naprawdę ogromne. Całe pola uprawne, wszystko po prostu zostało zniszczone. Na to wszystko masa dachów, masa samochodów została zniszczona. Niektóre nawet jeszcze gorzej niż nasz. Nasz też oberwał. No niestety szybę zdążyłem już wymienić. Ale no wgnioty zostały po prostu na tym wszystkim. Tutaj dach też udało nam się wymienić, tylko będzie z nim jeszcze troszeczkę pracy, ponieważ no jest to płyta taka, no blacha właściwie, używana już od kogoś, więc tutaj jeszcze muszę do góry wejść, trzeba to wszystko ładnie wyszlifować i trzeba po prostu całość jeszcze pomalować. Na razie jest to zabezpieczone, żeby już po prostu więcej tutaj nic nie padało. Zrobiło nam się tu strasznie ciemno, bo wiecie, to było przezroczyste i teraz no, w ciągu dnia jest nawet tak ciemno, że po prostu cały czas tutaj się muszą świecić światełka, bo po prostu inaczej nic nie widać. Ale do tego, co było, już nie chcemy wracać, bo to po prostu nie ma sensu. To już było 2 razy wymieniane przez ten czas, jak tu mieszkamy, zawsze pęka. Także wrzucę Wam tutaj teraz wszystko po kolei, tak jak idzie. Te nagrania, mam też nagrania z monitoringu tutaj od nas, także też to tutaj było widać, co tutaj się działo, bo monitoring też to wszystko zarejestrował, także też będziecie mogli to tam sobie zobaczyć. No i dobra, nie przeciągam, zerknijcie sobie na materiał i tyle. Oczywiście też wszystkim serdecznie dziękujemy za wsparcie, za Wasze dobre słowa, które tutaj przekazaliście, wszystkiego, także no, dziękujemy Wam serdecznie. Naprawdę miło się robi na sercu, czytając takie komentarze, też dzięki tym wszystkim, którzy nas tutaj jeszcze dodatkowo wsparli. Także naprawdę dziękujemy Wam z całego serducha. Koło też mówił do mnie. Teraz samochód. Tu jest chyba trzy domy, raz, dwa, trzy. I tam też bardzo dużo ja widzę z tobą. Ślady. Tak, są ślady, ale nie jest... Nie, to nic nie zrobiło. Nie jest tragiczne. Tak, to deska to jest deska. Widzimy nowe blachy, które leżą tylko 7 dni i później jest ten grad. Ja spróbuję bliżej, ale całe do 4 literki. I ten dag tu jest robione ostatnia sobota i za jeden raz wziął ten szturm z grada. I co ten ludzie muszą robić teraz, gdzie wszystko kapusty jest do... No ja, wy wiecie, jakie słowa ja chcę, używam tu. Ale ja nie mogę mówić wszystko, co ja chcę. I patrz tu. To jest katastrofa na ten rodzinę, która żyje tu. Na koniec filmu jeszcze tylko oczywiście chciałem przypomnieć tradycyjnie, że trwa tutaj cały czas konkurs, który sklep, z którym współpracujemy, organizuje tutaj z nami na kanale. Kupując jakikolwiek produkt w tym sklepie, wszystkie linki macie w opisie do tego sklepu wrzucone z różnymi produktami, które ten sklep oferuje. My z tych wszystkich produktów korzystamy, które tam znajdziecie pod spodem. Wiele z nich już znacie, jak na przykład absorbery, czy poduszki, czy materace, czy kołdry. Kupując tam cokolwiek, wpisując teraz sobie w uwagach do zamówienia konkurs z szamanem, to i zostawiając nam tutaj do 24 sierpnia. Komentarz, jakaś historia z tym produktem, cokolwiek Wam przyjdzie do głowy, to będziemy kogoś z Was wybierać, kto otrzyma tutaj bon na 6000 zł do tego sklepu i będzie mógł tam sobie kupić wszystko, czego bych nie chciał za te 6000 zł. Dobra, moi drodzy, ja Wam wszystkim dziękuję. Również kupując w tym sklepie wspieracie też i nas tutaj też, ponieważ my tam mamy mały procent tutaj od sprzedaży, który nam ten pan później wypłaca z tego wszystkiego. Także my Wam życzymy wszystkim miłego dzionka. My tutaj jeszcze dalej pracujemy z tym wszystkim. Także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej!